Poznajecie ten plac budowy? To Uniwersytecki Szpital Kliniczny, wcześniej Wojewódzkie Centrum Medyczne, utworzone na bazie Szpitala Wojewódzkiego, a budowane od 1980 roku. Ważne wydarzenia w historii tego największego w województwie opolskim szpitala działy się latem. W czerwcu 1991 roku powołano Szpital Wojewódzki. W sierpniu 1997 utworzono Wojewódzkie Centrum Medyczne. A w czerwcu 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przekazał placówkę Uniwersytetowi Opolskiemu, który przekształcił ją w Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Pierwsi pacjenci trafili tu najpierw do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych jesienią 1991 roku. Choć mury szpitala po 30 latach wciąż są te same, to w środku wiele się zmieniło. Tylko w ostatnich latach gruntownie wyremontowano i wyposażono m.in. oddziały okulistyki, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyniowej i ogólnej, oddział wewnętrzny, zakład diagnostyki obrazowej, salę hybrydową na bloku operacyjnym, a w 2021 roku szpitalny oddział ratunkowy i oddział pediatrii. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu dofinansowań z różnych źródeł, szpital może poszczycić się nowoczesnym sprzętem do prowadzenia skomplikowanych operacji i zaawansowanych terapii. Rocznie z usług USK w Opolu korzysta ponad 230 tysięcy pacjentów z województwa opolskiego i ościennych. Szpital posiada całodobowe lądowisko dla helikopterów medycznych, jedyne w regionie centrum urazowe oraz regionalne centrum ECMO. Prowadzi też 24-godzinny ostry dyżur. Pozwala to na zapewnienie wysokospecjalistycznych usług medycznych i interdyscyplinarnej opieki w oparciu o 16 oddziałów, 17 poradni specjalistycznych, 6 zakładów, m.in. własne całodobowe laboratoria medyczne, diagnostykę obrazową czy pracownię hemodynamiki. W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie nowej epidemii koronawirusa, USK uruchomił w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu szpital tymczasowy COVID-19, gdzie hospitalizowani są pacjenci ciężko przechodzący zakażenie koronawirusa. Natomiast w macierzystej jednostce przy Alei Witosa uruchomiono punkt szczepień przeciwko COVID-19 i rozwinięto regionalne centrum ECMO o stanowiska dla zakażonych nowym wirusem. Szpital stale rozszerza swoją działalność, zatrudniając nowych pracowników. Obecnie zespół liczy około 1400 osób, a placówka jako jednostka uniwersytecka może poszczycić się naukowo-badawczą kadrą medyczną posiadającą najwyższe tytuły naukowe. Do rozwoju uniwersyteckości szpitala ma przyczynić się powstające Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych, na którego wyposażeniu znajdą się m.in. 32-kanałowy system do neuromonitoringu czy wysokiej klasy ultrasonograf. Będzie ono specjalizować się w chorobach sercowo-naczyniowych i kręgosłupa, ma być gotowe w 2022 roku. Obok modernizacji i doposażania kolejnych oddziałów, USK ma ambitne plany budowy Uniwersyteckiego Centrum Sercowo-Naczyniowego, nowego budynku szpitalnego, w którym znalazłyby się wszystkie oddziały zabiegowe zajmujące się chorobami serca i naczyń, zabezpieczające najciężej chorych pacjentów w województwie. Byłoby ono także dla Uniwersyteckiego Szpitala znakomitą bazą do kształcenia przyszłych lekarzy studiujących na Uniwersytecie Opolskim.